Witam wszystkich. Dzisiejszym tematem będzie strach. Lęk. Nim przejdę do tego tematu, chciałem wam powiedzieć, że ostatnio byłem 3 dni w Londynie. I skutek taki był tego, że przez 2 dni po Londynie nie mogłem się zabrać do tego tematu, do strachu. Gdyż w sumie to jeszcze bardziej przeżywałem ten pobyt w Londynie. Nie spodziewałem się takiego skutku, jaki wywrze na mnie. I wydaje się, że Londyn powinien być bardzo zachwycony, zadowolony z pobytu w Londynie, gdyż to jest takie międzynarodowe miasto. Dużo tam się dzieje, dużo muzeów, dużo rzeczy do oglądania. No a niestety ja odczuwam ludzi, odczuwam energię. I co mi się najbardziej rzuciło w oczy, znaczy najbardziej to jest to, że zobaczyłem tam bardzo dużo ludzi odłączonych od duszy. Pustkę w oczach kompletną. I to mnie najbardziej tak bym zdołowało. Po prostu przeżyłem to w pewien sposób. Gdyż ilość ludzi, które spotkałem z tą pustką, z brakiem połączenia z duszą, mnie mocno uderzył. Drugą rzeczą, która mnie mocno mocno weszła we mnie, tak można to powiedzieć, to było to, że jak na przykład oglądałem w British Museum wystawę kultury egipskiej. To niesamowite przywiązanie do życia, chęć na siłę zatrzymania życia. To było czuć. To było tak mocno czuć, że ja już nie mogłem wytrzymać, ja musiałem odejść stamtąd, ale ta energia w całym tym muzeum, ten obraz takiej pychy, to najbardziej uderzało mnie, te wyrywane z kamieniami kawałki kultury jakiejś innego narodu, innej cywilizacji. To jest ta pycha była taka porażająca. I bez koło tego, ja to straciłem w ogóle ochotę na dalsze oglądanie, nie robiło już na mnie wrażenia te obrazy, które tam były później, bo przyszliśmy do tej innych, do tej galerii, do oglądania różnych obrazów. Już to na mnie nie robiło takie wrażenie. To jednak rozpoczęcie od tej kultury egipskiej załatwiło mnie. Później wyszedłem na ulicę, a na ulicach. Tylko od młodych ludzi generalnie tak można było czuć to jeszcze energię, młodość, werwę. Później czym wiek starszy, tym gorzej. Nie wiem, czy to jest tylko związane z tym, że jest tak duże, wielokulturowe społeczeństwo jest londyńskie, że widziałem tych ludzi, raczej większość była innego koloru skóry, z taką pustką w oczach, kompletną pustką. Ale tu widać od razu, że są schorowani i że są tylko żywicielami dla kogoś. Dobrze, kończymy z tym tematem. 2 dni mi to zajęło, żeby odeszło to ode mnie. Nie oczyszczałem się z niczego kompletnie. Chociaż pewnie powinienem, bo nie robiłem tego. Po prostu chciałem to przeżyć, zobaczyć, jak to jest. Ale było. Ale Londyn uważam za dobry czas. Dobrze, dzisiejszym tematem będzie strach. Strach jest wszędobylski teraz, w tych czasach. Wystarczy wyjść na ulicę, spojrzeć się na ludzi zamaskowanych. To jest strach. Oni się boją.
co to jest strach? Skąd on się bierze? Strach się bierze stąd, na poziomie duchowym, to jest brak zaufania do źródła, do Boga, do miłości. To jest przejście całkowicie na poziom ego, na poziom rozumu. Na czym się opiera nasze ego? Nasze ego się opiera tylko na tym, co samo doświadczyło, na doświadczeniach. Może się jeszcze posłużyć wiedzą, ale najpierw doświadczeniem. Tylko żeby się wiedzą posłużyć, potrzeba już trochę więcej zaufania i duchowości. Strach. Strach ma pozytywne oddziaływanie, strach, lęk, bojaźń ma pozytywne oddziaływanie i negatywne. Strach w ogóle był pozytywny do rozwoju, znaczy miał udział pozytywny w rozwoju w ogóle ludzkości, w rozwoju świadomości. Gdyż strach przed ogniem pozwoliło człowiekowi zacząć myśleć, jak go ujarzmić i wykorzystać do własnych celów. Przecież ogień jako energia może być wykorzystany. Możemy gotować na tym, możemy używać ognia w sposób pozytywny, ale ogień może też nas przerazić, gdy jest niekontrolowany. Musimy się po prostu nauczyć kontrolować ten ogień. I wiedzieć, że na przykład jak coś gorące, rozgrzane, nie dotykać tego, bo się spożymy. To tylko doświadczenie. To nie znaczy, że jak zobaczę ogień, to mam tylko uciekać. Na przykład zwierzęta, szczególnie te dzikie, gdyż potrafią być nieobliczalne. Zwierzęta dzikie, drapieżne. Psy, niektóre rasy, ale to jest też kwestia wychowania takiego zwierzęcia. Zwierzęta udomowione potrafią być groźne. Nie tylko koń, który uderzy kopytem, ale się wydaje taka świnia, która się wydaje jest bezpieczna. Wiecie, że świnia ma taki uścisk szczęki, że potrafi zmiażdżyć kość goleniową człowieka. Jestem weterynarzem z zawodu i to wiem, dlatego to nas uprzedzamy, żeby uważać na świnię, na to, żeby nie ugryzła. Bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale ten strach to już nie był strach, tylko po prostu nauczył mnie ostrożności, że należy być ostrożnym, ostrożniejszym, gdyż jak się wie, jakie mogą być reakcje, to staram się nie denerwować tych zwierząt, nie krzywdzić. Wtedy nie atakują. Zwierzę, które atakuje, bo ono się boi. Jak się nie boi, to nie atakuje. Na przykład jeszcze inne dary natury, na przykład wiatr. Nie tylko ogień, ale wiatr, woda. Wiatr też potrafimy ujarzmić, chociaż potrafi być niebezpieczny, jak są wichura, tornada. Ale wiatr potrafimy ujarzmić, potrafimy go nawet wykorzystać, żeby produkował nam prąd. Wodę też potrafimy wykorzystać. Jest życiodajna, ale może być niebezpieczna, możemy się utopić. Czy to należy się jej bać dalej? Czy tylko zrozumieć jej działanie? Strach, szczególnie ostatnio, jest wszędobylski przed wirusami, bakteriami. No dobrze. Bakterie, wirusy, one były, są i będą. Zawsze. Tak został nasz organizm skonstruowany, nie tylko nasz, ale i zwierząt, żebyśmy umieli się obronić przed tym. Czyli mamy system immunologiczny. Wiecie, jak chodzę na spotkania z ludźmi, albo jak w ogóle spotykam się ze znajomymi, staram się z nimi przytulać
podawać rękę. Między innymi po to, żeby update'ować, jak to się, przepraszam, tak brzydko po angielsku, zagwieszczone, ale żeby update'ować mój system immunologiczny. To tak z przyzwyczajenia, bo Anglikan jak tłumaczę, że ja muszę update'ować my immune system. Ale czyli nasz system immunologiczny musi cały czas mieć informacje, jakieś nowe bakterie, nowe wirusy, żeby się nauczył najpierw na to mniejsze, na to jedno, dwie sztuki, czy tam kilka, reagować. Także później, jak się spotka z wielką ilością nagle, żeby już miał początek jakieś przeciwciała. Żeby reagował natychmiast. Żeby w ten sposób my tylko wzmacniamy siebie. Co jest najgorszą rzeczą dla naszego systemu immunologicznego? Czyli to, co w tej chwili nam wszyscy wmawiają, żebyśmy odkażali się. To jest działanie wręcz odwrotne. My osłabiamy nasz system immunologiczny. To nie znaczy, że mamy nie myć rąk. Oczywiście myjemy ręce. Po wyjściu z toalety myjemy ręce, prawda? Przed jedzeniem myjemy ręce. Ale to nie znaczy, że za chwilę mam myć i dezynfekować ręce, bo są wszędzie bakterie, są wirusy. Nie. Normalnie to jest jako środek czystości, jako czystość, że mamy utrzymywać czystość. Myjemy te ręce od czasu do czasu, tak samo twarz. Wiecie co, kiedyś się spotkałem z takim przypadkiem. Kobieta miała taką oziębłość płciową i brak śluzu w pochwie. A przyczyną, wiecie co było? Czystość. Ona miała kompletnego, za przeproszeniem, świra na punkcie mycia czystości. Ona się podmywała kilka razy dziennie. Podmywanie się kilka razy, znaczy to raz dziennie nawet podmywanie się, to jest przesada. Przecież tak samo w śluzie, w pochwie, tam są też przeciwciała. I one muszą być. Wymywanie tego i zastępowanie jakimiś chemikaliami, to działanie przeciwko naturze. I skutki są, zawsze są negatywne. Natura, źródło nas jak stwarzało, to zrobiło nas idealnym. Się nie mamy czego bać. Strach przed utratą życia. To, co teraz widzimy, tych zamaskowanych ludzi, to oni się boją o własne życie. I to nie jest ważne, że boją się wirusa, który był, jest i będzie z nami, który zawsze był znany jako słaba grypa, takie mocniejsze przeziębienie. Grypa jest o wiele groźniejsza od tego typu wirusa, którego się tak teraz wszyscy boją. Fakt, że on został zmodyfikowany, ale jest coraz słabszy. Jak ostatnio tam jeden z polskich tych ministrów powiedział, że czy tam, nie, tych fachowców, fachowców od tej zarazy, powiedział, że teraz jak już ta fala delta chyba, to już może być tak groźna, bo może nie mieć objawów. Widzicie, do czego doszło? Teraz mamy się bać, jak nie mamy objawów, to dalej się trzeba bać. Strach przed utratą życia, czyli przywiązujemy się do życia. A jak przywiązujemy się do czegokolwiek, musimy to życie stracić. Takie są prawa duchowe. Cokolwiek, do czegokolwiek się przywiążesz ponad Boga, pokochasz ponad Boga, czyli przywiążesz się do tego. Pokochać ponad Boga, czyli ponad miłość. Jeżeli będziesz chronił tylko to, nieważne czy jakim kosztem, to musisz to stracić. Jest takie prawo. To jest prawo, które popycha nas do rozwoju. To jest prawo, które popycha nas do źródła, do Boga. My mamy się kierować tylko miłością.
strach przed starością. To też jest bardzo widoczne, szczególnie u niektórych kobiet, u niektórych mężczyzn, którzy używają nadmiar różnych środków upiększających, przedłużających młodość. Strach przed starością wywołuje odwrotny skutek. Czyli na poziomie duchowym musimy się szybciej zestarzeć. Wiecie, którzy ludzie się bardzo szybko starzeją? Właśnie ci, którzy się boją starości. To ci się bardzo szybko starzeją. To jest główna przyczyna. Strach przed chorobą. Przed chorobami. Jak się spojrzeć na polską telewizję, to tam są tylko non-stop reklamy leków różnych. Szczególnie teraz w sezonie grypowym, no jeszcze tym sezonie wiadomo jakim, przed czym tam się tak wszyscy boją, no to teraz jest dopiero mnóstwo reklam leków. Jeżeli się boisz, bo to o to chodzi, żeby się wywołać tego strach przed chorobą, ale oni ci dają już rozwiązanie. Kup to. Na tym polega manipulacja, rządzenie. Stworzymy problem i damy ci rozwiązanie. Czyli wyprodukujemy ten lek, w cudzysłowie, który zadziała. No, czy go bierzesz, czy nie bierzesz, to i tak. Grypa leczona, czy nie leczona, 7 dni. Tak najczęściej bywa. Ale jak się mocno boisz, to będzie trwała dłużej. I co do przeziębień, ja wam powiem to co ja zauważyłem u siebie. Dlaczego się nie przeziębiam teraz? Teraz się nie przeziębiam, gdyż nie dyskutuję z nikim w myślach, nie udowadniam swoich racji nikomu, żadnym narodom. Kiedyś, jak zaczynałem pracę nad taką intensywną pracę nad sobą, bo to było zwracanie uwagi na swoje myśli, to zauważyłem, że za każdym razem, jak oglądałem jakieś tam filmy, wiadomo o jakimś tam, o którym tu narodzie mówię, jak mówię o narodzie, to wiadomo jaki. I tym, jakie tam mają oczekiwania wobec Polski, co od nas chcą, to wtedy zaczynałem z nimi dyskutować i przedstawiać swoje racje. I zaraz potem łapała mnie grypa. Zaraz byłem przeziębiony. Z nosa mi leciało i już rozwalony. Jak ja to zauważyłem, że to jest powiązane, to natychmiastową moją reakcją było to, że zacząłem prosić o wybaczenie. Wybaczyłem sobie, prosiłem ich o wybaczenie. Gdyż, dlaczego to tak działa? Ja wam powiem. Dyskusja w głowie z czymkolwiek, z kimkolwiek, dyskutowanie z nim, to jest agresja. To nie jest dyskusja. Absolutnie. To jest agresja. Ty jesteś agresywny wobec tego kogoś. A jak jesteś agresja wysłana, ona zawsze wraca do ciebie i w ciebie uderza. A uderza w najczulszy twój punkt. W tym wypadku u mnie były płuca, ostrzela tym słabym punktem, to uderzała w to, dlatego przeziębienia. Ale jeżeli masz słaby inny punkt, to uderzy w tamten punkt. Masz słabo wątrobę, uderzy w wątrobę. Masz słaby żołądek, uderzy w żołądek. To jest energia, która wraca. I czym więcej ludzi, na przykład dyskutuje z narodami, to wraca od całego narodu, czyli zwielokrotnione, jeszcze mocniej jesteś atakowany. I jak ja to zrozumiałem, zacząłem po prostu przestać dyskutować. I teraz nie dyskutuję z nikim. Jeżeli się łapię na tym, że zaczynam, to jest hola, stop, dziękuję. Ja już to przeszedłem. Nie muszę z tobą dyskutować. Każdy jest kowalem własnego losu. Ty też, ja też. Zostawiam to wszystko komuś innemu do rozsądzenia. Wszyscy myślą jeszcze, że
braki mikroelementów, makroelementów, braki, te naszprycowanie tych warzyw, jedzenia chemią. To jest główna przyczyna naszych problemów, nie tylko. Ja tu mówię jeszcze o innych przyczynach, chociaż te braki też są przyczyną. Ale to jest wiele elementów, które wpływa na nasz stan zdrowia. Dlatego musimy powoli likwidować, usuwać z naszego otoczenia, z naszej sfery. Strach przed nieszczęściem spotykającym nasze dzieci, szczególnie matki. Matki są tak przesiąknięte, bardzo duży procent tych matek jest tak przesiąknięte strachem o własne dzieci, że uważają, że no jak to się nie bać o dzieci, no jak to się można nie być. Nawet żona tak mówi czasem, jak to się można nie martwić o dzieci. No ale w końcu ostatnio trochę już zrozumiała, bo jak powiedziałem, że wytłumaczyłem mi, jak działa ten strach, jak działa się zamartwianie, że zamartwianie się o kogoś, o coś, o kogoś, to jest tak, jak się modlisz o to, żeby jemu się właśnie to wszystko najgorsze, czego się boisz, żeby jemu się, to się stało. Ty to przyciągasz jak magnes. Działasz jak magnes. No i w końcu chyba do niej dotarło. Ale tak po prostu jest. Naszym strachem o kogoś my przyciągamy to. To jest jak magnes. Kiedyś robione jeszcze, to ja pamiętam, że to długie, długie lata temu, kiedyś czytałem takie badania statystyczne i zrobiono badanie statystyczne, w Polsce to robiono. Ludzie, którzy się boją i ci, którzy się nie boją. I zauważono, dla nich to było dziwne, nie? Że ludzie, którzy się boją napadu, są napadani. To jest taka, bo to jest prawda, taka jest zależność. Jeżeli się boisz czegoś, to przyciągasz to do siebie. Tak to po prostu działa. Ale to się kiedyś za komuny zrobiono takie badania. I to był taki, znaczy to ja dopiero z czasem doszedłem do tego. Przypomniałem, że ja to kiedyś czytałem. Chciałem jeszcze powiedzieć, co jest najlepsze. Na przykład dla naszego tego update'owania jeszcze systemu immunologicznego. No nie powiedziałem o tym, bo jeżeli tak często nie myjemy, no to na przykład jak zrywamy jabłko z drzewa, to nie myjemy go, tylko jemy. Jabłko kupione w sklepie musimy umyć, bo tam jest dużo chemii, jest opryskane dużym świństwem, żeby przedłużyć jego trwałość. To nieważne dla nich, dla tych sprzedających, że to później nam będzie szkodziło. Ono ma pięknie wyglądać w sklepie. I wygląda. I to naprawdę to jabłko należy szorować. Nie tylko myć, szorować. Bo tam jest chemia. Ale jabłko, czyli jakiś owoc u siebie na ogrodzie, ja nigdy nie myję. Po prostu zrywam i jem. Ogórek biorę z krzaka i jem go. Pomidora biorę z krzaka i jem, ja go nie myję. Jeżeli są jakieś bakterie, wirusy, no to dobrze, to świetnie. Udejtuję swój system. Do tego go mam. To się nie ma czego obawiać. Co my musimy najpierw zrobić z tym naszym strachem? Bo to, że mówię, powiedziałem, jakie są rodzaje tam strachu, no to my nie wszystko wymienimy, bo tego jest jeszcze dużo więcej. No to jest dobrze, no ale co mamy dalej robić, prawda? Jeszcze. Najpierw trzeba rozpoznać ten strach, jego racjonalność. Czy to jest racjonalne, czy nie? Czy naprawdę się mamy czego bać? Skąd to pochodzi? Skąd bierze się ten strach? Skąd mamy informację, że mamy się tego bać? A skąd mamy najczęściej informacje? Z mediów. Nieprawdaż? Media cały czas trąbią wam o tym, czego masz się teraz bać. Co nadchodzi? Ile to ludzi umiera? Media. Wystarczy zrobić klik, odłączyć. Nie masz informacji.
Wydaje się wam, że macie rozum, macie świadomość i potraficie rozdzielić, że to do mnie nie trafia. Nieprawda. Trafia do ciebie tak, jeżeli będziesz cały czas nasączany tym gównem, to to gówno jest w twojej głowie. Tego się nie da rady przed tym ochronić, jeżeli tego non-stop słuchasz. Jeżeli wracasz do domu i włączasz telewizor, i włączasz i radio masz włączone w samochodzie, radio masz włączone wszędzie, w pracy ci non-stop puszczają te, tak jak mówię, w pracy było, że podchodziłem do siebie do biura, był telewizorek i tam informacje non-stop, no okrągło, to było takie kółko, te same informacje puszczali, żebyśmy po prostu się bali. Wiecie czego? Wystarczy wyłączyć dopływ tych informacji i zmniejsza się poziom strachu. My o tym nie myślimy, nie nasączamy się tym. Tak jak jest ważne, że odżywianie się naszego ciała, żebyśmy odżywiali go prawidłowo i wszystkimi składnikami zdrowo, tak samo odżywianie naszej świadomości, odżywianie naszej duszy, to są te wszystkie informacje. To od nas zależy, co do nas przychodzi. Jeżeli jesteśmy w pracy, nie mamy na to wpływu, na to, że ktoś tam puszcza jakieś tam te śmieci, no dobrze, to już tam musimy. Ale w domu? U siebie? Ty masz na to wpływ. Dlatego po prostu w domu, w twoim azylu, w twoim templu, czyli to jest twoja świątynia, nie. Nie puszczam po prostu tego. Ja w domu nie słucham mediów. Jeżeli mam coś sobie włączyć, na coś, coś tam mam do obejrzenia, to włączam tylko dokładnie na to. I koniec, nic więcej. Uwielbiam snookera, oglądam snookera. Chociaż teraz coraz mniej, bo jak widzę na widowni tych zamaskowanych, to mi się to chciało oglądać. Następne. Jeżeli rozpoznamy, skąd pochodzi, staramy się to zablokować, zrobimy to. Następne, zrozumieć musimy, w jaki sposób działa strach. Że strach to działa właśnie w ten sposób, że my to do siebie przyciągamy. W taki sposób działa. Ja mówię o tych negatywnych działaniach strachu, a nie o tych pozytywnych, że nas zmusza do myślenia, prawda? Ja mówię tylko o tych negatywnych, w tej chwili rozmawiamy. Świat, strach to jest, my sobie wyobrażamy negatywne skutki, wszystko co najgorsze, dlatego to nas wywołuje strach. Nie wyobrażamy sobie to, co najlepsze, tylko to, co najgorsze. Jeżeli jest coś, na przykład, no, że coś może się pojawić złego, to my sobie od razu wyobrażamy, że to w nas uderzy. Na kilkaset tysięcy, czy tam kilka tysięcy ludzi w koło, to mamy tylko nas pewnie doświadczyć. Że to już my zginiemy, nas już rozchorujemy i się wszystko do nas. Czyli my chcemy, my przyciągamy. Tak działa ten strach. Jeżeli zrozumiesz, że strachem ty tylko przyciągasz to, to możesz włączyć swoją świadomość. Nie, to ja to mogę zamienić. Dlaczego ja mam się bać? Może czas najwyższy, zaczynam się zastanawiać, czas najwyższy zaufać źródłu, Bogu. I przestać się bać. Strach to jest narzędzie kontroli człowiekiem. Zawsze strachem kontrolowany jest. I my powinniśmy zawsze kontrolować źródła, skąd dochodzi do nas ten strach. To my mamy kontrolować. Nie tylko oni mają nas kontrolować, tylko my tym. Czy my dopuścimy to do siebie, czy nie? Kontrolować źródła rozchodzenia się tego strachu. Jak to jeszcze działa, ten strach? Strach przede wszystkim obniża
moc naszego systemu immunologicznego. Nasz system immunologiczny jest kompletnie rozwalony. Nie to, że słaby. No po prostu tak, jakby jego nie było. Tak działa energia strachu. My po prostu tracimy tę energię, oddajemy ją. Strach to jest olbrzymia energia. I ten strach, to jest ta energia, my oddajemy właśnie temu, czemu się boimy. My dajemy temu, tej sytuacji, energię, żeby ona się przydarzyła. I to właśnie nam. Swoją energię oddajemy i ona idzie tam i działa przeciwko nam. Tak działa ten strach. I ten system immunologiczny, jak my się boimy, to jest tak słaby, że byle jaka bakteria, byle jaki wirus namnaża się, bo ty nie masz energii, żeby tworzyć przeciwciała i to zwalczyć. I wtedy zaczynasz chorować. Tak to działa. Kiedy jest nasz system immunologiczny najmocniejszy? Kiedy jesteśmy szczęśliwi i pełni miłości. Ludzie zakochani nie chorują. Oni są tak, tryskają tą miłością, jak są dwójka zakochanych, jak widzicie. Czy widzieliście kiedyś dwójkę zakochanych i chorych? Nie, ja nigdy nie widziałem. Mają taką energię, ta miłość, ona wznosi ich wyżej, że oni są, ich system immunologiczny to jest potężna fabryka, to jest potężna moc. Zwalczy wszystko. To jest niemożliwe, żeby oni zachorowali w tym czasie. To czym mamy się napełniać? Szczęściem i miłością. Nie wiesz, jak to robić? Włącz sobie taki filmik, który nagrałem, połączenie się z duszą. Połącz się z duszą, własną duszą, która cię kocha miłością niesamowitą. I poczujesz tę miłość. Połącz się ze źródłem, z Bogiem i poproś o światło i miłość. I później po tym takim połączeniu spójrz się tak, poczuj, co tutaj, ile tutaj masz miłości i światła. To jest dopiero, jesteś mocny. Ten przepływ energii, jak poprosisz, to poczujesz, że jest ci gorąco, będzie ci aż gorąco. Po prostu łącz się jak najczęściej. Zamiast się osłabiać, to się wzmacniaj. Ale wzmacniaj się tak, żebyś ty rósł, miał więcej miłości w sobie, żebyś ty emanował miłością i szczęściem. Dzisiaj, tak niechcący, zajrzałem na Facebooka i u takiej mojej znajomej, nie tylko z Facebooka, ale z tego kanału też, Ela, może nie, nazwiska nie będę mówił, ale bardzo fajna dziewczyna. I tam przeczytałem sobie coś takiego, był taki facebookowy mem. Ptak siedzący na drzewie nie boi się, że gałąź się złamie. Nie dlatego, że ufa gałęzi, ale dlatego, że wierzy we własne skrzydła. Zawsze miej wiarę w siebie. Dlaczego we własne skrzydła? Tak nie ma rozumu, żeby myśleć. Prawda? Ale on wierzy, że ma skrzydła i sobie poradzi. A dlaczego ty masz się bać? Dlaczego masz myśleć, że ty sobie nie poradzisz? Wiecie, co to jest wiara w siebie? Wiara w siebie to jest wiara w Boga. W tobie, we mnie jest cząstka Boga, nieprawdaż? Jest. Jak masz, ty masz duszę, ja mam duszę. Nasze dusze są połączone ze źródłem non-stop w stałym połączeniu i mają w sobie tą iskrę, tą cząstkę boską. Czyli my cały czas jesteśmy połączeni ze źródłem, z Bogiem. Mało tego. Twoimi oczami doświadcza Bóg.
to ty swoimi doświadczeniami wzbogacasz doświadczenia źródła, doświadczenia Boga. Między innymi po to my jesteśmy, po to była ta intencja boska w stworzenie tej niezliczonej ilości dusz, tych cząstek, właśnie po to, żeby wzbogacić doświadczenie. Po to, żeśmy się rozprzestrzenili, zaczęli budować te światy, wszechświaty. Bóg kocha doświadczać. No dobrze, kocha doświadczać, ale Bóg, który jest pełny miłością, szczęście, tam jest światło, miłość. Czy myślicie, że Bóg chce doświadczać smutek, nieszczęście, strach, agresję? Nie. On chce, żeby ta miłość się rozprzestrzeniała. Po prostu zaufaj. Po prostu zaufaj. Strach to jest brak zaufania w źródło w Boga. Wystarczy tylko zaufać. Co należy jeszcze zrobić? Pokonać swój strach właśnie tą świadomością, żeby uświadomić sobie te wszystkie elementy, o których mówiłem. Pokonać ten strach przed niewiadomym. Przed niewiadomym, czyli przed tym, czego nie wie nasz rozum. Wasz rozum, mój rozum, to jest ego, to jest poziom ziemski. Jeżeli rozum czegoś nie wie, to ego się boi, boi się jak ognia. A jeżeli ty sobie uświadomisz, że ty jesteś nie tylko ego to ziemskie, ale jesteś duszą. Masz cały czas połączenie, jesteś istotą duchową, masz połączenie ze źródłem, z Bogiem. Ty się nie masz czego obawiać, bo Bóg, czyli miłość, ciebie zawsze chroni. I zawsze cokolwiek cię spotyka, najlepsze, to jest najlepsze intencji dla ciebie, ale dla twojego rozwoju duchu, dla twojej duszy. Nie dla twojego ego. Nie dla tej ziemskiej powłoki, tylko dla twojego rozwoju, twojego duchowego. Dla lepszego poznania. Jeżeli ty przez swój rozwój, swojej świadomości zaczynasz działać, przeskakujesz na wyższy poziom. A na wyższym poziomie, na poziomie duchowym, strach znika, nie ma się czego bać. Przecież to jest tylko takie mignięcie do życia. To jest tylko takie mignięcie. Jesteś nieśmiertelny. Pamiętaj o tym, że ty jesteś duszą. Dziękuję bardzo. I to było tyle na razie. Chyba, że będą jakieś pytania, może rozszerzyć coś. Ja też jestem tylko człowiekiem, ale i duszą. I może coś ominęłem, może coś trzeba bardziej, więcej rozjaśnić, to proszę zadawać mi pytania i zobaczymy dalej. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że postaram się nagrać także afirmacje bezpieczeństwa, czyli przeciwieństwo strachu. Postaram się to nagrać też, bo to jest też bardzo ważne. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego wszystkim. Kocham Was.